Wiedząc już, jak kluczowe dla działania neuronów jest działanie pompy sodowo-potasowej, możemy przyjrzeć się temu, jak ten enzym faktycznie funkcjonuje i jak działa. Na początek jednak chciałabym, żebyś przyjrzał się temu rysunkowi tutaj. On jest tutaj po to, żeby Ci przypomnieć, że pompa sodowo-potasowa to jest białko, które wbudowane jest w błonę komórkową neuronu. To, co widzisz tutaj zaznaczone na niebiesko, to jest właśnie ta błona komórkowa, a te żółte elementy tutaj, o, to są właśnie pompy sodowo-potasowe, to jest właśnie białko, o którym dzisiaj rozmawiamy. I to, co już od razu rzuca się nam w oczy, kiedy patrzymy na tą ilustrację, to to, że prawdopodobnie takich pomp w błonę komórkową neuronów wbudowanych jest bardzo wiele i to jest prawda. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak pompa sodowo-potasowa funkcjonuje w czasie, to będziemy wiedzieć, że cały cykl enzymatyczny, o którym zaraz będziemy mówić w szczegółach, trwa około 10 milisekund. To oznacza, że jeżeli taka pompa działałaby na pełnych obrotach, co oczywiście nie zawsze jest prawdą, dlatego że żeby ona działała, muszą być spełnione określone warunki. Oprócz jonów sodu i potasu, o których już wiesz i o których będziemy mówili dzisiaj więcej, potrzebne jest także określone stężenie jonów magnezu, potrzebna jest ogromna ilość paliwa, jakim jest ATP, i wiele innych warunków, które muszą być spełnione, także dostęp tlenu, dostęp cukru w postaci glukozy. W każdym razie, gdybyśmy wyobrazili sobie takie warunki idealne, w których pompa sodowo-potasowa mogłaby funkcjonować nieustająco na najwyższych obrotach, to moglibyśmy powiedzieć, że jest ona w stanie przetransportować w ciągu jednej sekundy około 300 jonów Na+ na zewnątrz komórki i w tym samym czasie około 200 jonów K+ do jej wnętrza. No to wyobrażasz sobie, odwołując to wszystko do stężeń i do faktycznej liczby jonów, które znajdują się wewnątrz i na zewnątrz komórki, że 300 czy 200 nawet w ciągu jednej sekundy to nie bardzo dużo. Dlatego też, żeby cały neuron funkcjonował odpowiednio i żeby te stężenia były odpowiednie wewnątrz komórki i na jej zewnętrzu, to tych pomp musi być w błonie komórkowej bardzo, bardzo wiele i ten rysunek wkleiłam tutaj po to, żeby Ci to zilustrować. Wspominaliśmy także w ciągu poprzedniego naszego filmu dotyczącego pompy, że działa ona z wykorzystaniem paliwa biologicznego, jakim jest ATP. ATP zilustrowane jest dla Ciebie tutaj, ja to może podpiszę, że to ma być paliwo. W tym przypadku ono właśnie występuje w charakterze paliwa. To jest zresztą najbardziej powszechnie występujący w organizmach żywych związek, którego zadaniem jest magazynowanie energii. Ta energia magazynowana jest w wysokoenergetycznych wiązaniach, które znajdują się tutaj, między grupami fosforanowymi. Każda taka literka P w kółku oznacza w tym przypadku jedną grupę fosforanową. I w momencie, kiedy taka grupa fosforanowa odrywa się od pozostałych, to wydzielane jest bardzo dużo energii. Narysuję to w charakterze błyskawicy. I właśnie z takiej energii pochodzącej z tej hydrolizy, z tego oderwania jednej reszty fosforanowej od cząsteczki ATP, pompa sodowo-potasowa czerpie energię na to, żeby funkcjonować i na to, żeby odpowiednio transportować jony sodu i jony potasu. Ale teraz przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda w zarysie. Tutaj masz oznaczone kolejne etapy tego procesu i będziemy sobie o tym opowiadali właśnie tak, jak widzisz to na tym rysunku. Zanim jednak zaczniemy, przypomnijmy sobie jeszcze tylko krótko, dlaczego pompa sodowo-potasowa w ogóle potrzebuje energii do tego, żeby funkcjonować. Otóż dzieje się tak, ponieważ to, co pompa sodowo-potasowa robi, to jest kompletnie wbrew temu, co działoby się, gdybyśmy w błonie komórkowej zrobili dziury, już pomijając każdą inną katastrofę, która by z tego wyniknęła. W takim przypadku, zgodnie z zasadami dyfuzji, odsyłam Cię do odpowiedniego filmu, jony sodu chciałyby wpadać do wnętrza komórki, a jony potasu wręcz przeciwnie, na zewnątrz, dlatego że dążyłyby do wyrównania stężeń w tych dwóch kompartmentach, na zewnątrz komórki i w jej wnętrzu. Tak więc pompa sodowo-potasowa działa zupełnie wbrew temu, co w takiej opisanej przed chwilą przeze mnie sytuacji miałoby miejsce, dlatego działając właśnie wbrew takiemu zjawisku, wbrew w pewnym sensie naturalnemu biegowi rzeczy, musi ona wykorzystywać energię, dlatego żeby właśnie proces, do którego jest tutaj przez neurony zatrudniana, prowadzić. Jeszcze tylko słowo na temat tego, że przypomnę Ci, że utrzymanie odpowiedniego bilansu jonów sodu i potasu jest dla neuronów absolutnie niezbędne, żeby one w ogóle były w stanie utrzymać potencjał spoczynkowy, o którym mówiliśmy poprzednio, i żeby w konsekwencji były w stanie generować potencjał czynnościowy, o którym mówić będziemy następnym razem, czyli po prostu, żeby były w stanie się ze sobą komunikować, żeby w ogóle nasz układ nerwowy mógł działać. No dobrze, poprzyglądajmy się teraz temu, jak w kolejnych krokach działa ten nasz enzym, pompa sodowa-potasowa, zwana także ATPazą, zależną od jonów sodu i jonów potasu. A dlaczego, to zaraz się przekonasz. Otóż w kroku pierwszym pompa sodowo-potasowa jest białkiem, które jest niejako otwarte na to, żeby związać, tutaj w tych miejscach, które zaznaczam dla Ciebie krzyżykiem, jony sodu. Tutaj widzisz te jony sodu. Wtedy, kiedy te jony sodu zostaną już związane, to możliwe staje się związanie w tym miejscu, które z kolei, zaznaczę dla Ciebie kółkiem, możliwe staje się związanie ATP. I dlatego właśnie mówimy, że to jest ATPaza zależna w tym przypadku od jonów sodu, dlatego że przywiązanie się tutaj do pompy sodowo-potasowej ATP może się zadziać tylko w obecności tych jonów sodu, które tutaj zostają wprowadzone w miejsca, które zaznaczyłam dla Ciebie wcześniej krzyżykiem. Kiedy już takie ATP zostanie związane do pompy i kiedy mamy już 3 jony sodu, które wprowadzone są niejako do jej wnętrza, do tej domeny, która tutaj przechodzi przez błonę komórkową, to ma miejsce następująca sytuacja. Jak widzisz, z ATP zrobiło się ADP. Została oderwana jedna reszta fosforanowa, wydzieliła się energia i ta narysujemy błyskawicę, żeby nie było wątpliwości. Ta energia i w ogóle ten proces wprowadzenia tutaj grupy fosforanowej, to wszystko pozwoliło na to, żeby białko, jakim jest pompa sodowo-potasowa, zmieniło konformację. Co to znaczy zmieniło konformację? Mówiliśmy już o tym kiedyś. W najprostszym przybliżeniu można powiedzieć, że zmieniło kształt, bo jak widzisz, wcześniej można powiedzieć, że pompa była otwarta do wnętrza komórki, a teraz wręcz przeciwnie, otwarta jest na zewnątrz komórki. To doprowadza do sytuacji, w której te 3 jony sodu mogą swobodnie wydostać się właśnie na zewnątrz, do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, i z kolei stwarza to miejsce na to, żeby jony potasu, które znajdują się tutaj, znalazły się z kolei tutaj, w miejscach do tego w pompie przeznaczonych. Tak więc uwalniane mamy jony sodu na zewnątrz komórki i za chwilę będziemy mieli sytuację, w której z kolei jony potasu zwiążą się z pompą sodowo-potasową. Tutaj właśnie w kroku trzecim to, o czym przed chwilą powiedziałam, się dzieje. Widzisz jony Na+ tutaj, widzisz jony K+ już związane we wnętrzu pompy sodowo-potasowej. I teraz z kolei dochodzimy do sytuacji, dzięki której mówimy o tym, że pompa sodowo-potasowa jest ATPazą zależną także od jonów K+. Jest tak dlatego, że dopiero wtedy, kiedy te jony potasu zwiążą się tutaj do pompy, jest możliwe uwolnienie grupy fosforanowej, która została tutaj związana wtedy, na samym początku naszej reakcji tutaj. Tak więc jony potasu wiążą się do pompy, wtedy uwalniana jest reszta fosforanowa, doprowadza to do ponownej zmiany konformacji białka, czyli zmiany kształtów, i jak widzisz znowu tutaj pompa w kolejnym kroku znowu jest otwarta niejako do wnętrza komórki. Te jony potasu, które znalazły się w jej środku, znajdują się teraz w przestrzeni wewnątrzkomórkowej i oddysocjowuje, czyli po ludzku mówiąc po prostu odpada od tego białka grupa fosforanowa. Tak więc widzisz, że kolejne etapy działania pompy sodowo-potasowej są od siebie współzależne. W pierwszym kroku mieliśmy do czynienia ze związaniem się jonów Na+, które z kolei umożliwiły związanie się ATP i umieszczenie reszty fosforanowej w odpowiednim do tego miejscu na naszym białku, pompie sodowo-potasowej. Konsekwencja tego była taka, że białko zmieniło konformację i było w stanie wypuścić do przestrzeni zewnątrzkomórkowej wcześniej wspomniane jony Na+ i jednocześnie przywiązać do siebie te jony potasu, których w przestrzeni zewnątrzkomórkowej jest bardzo wiele. To z kolei, że związały się jony potasu, umożliwiło znowu defosforylację białka, czyli oddysocjowanie tej reszty fosforanowej, która znalazła się tutaj wcześniej. No i efekt jest taki, że ponownie zmieniła się konformacja białka, doprowadzając do tego, że jony potasu zostały wprowadzone do wnętrza komórki. Tak więc mamy do czynienia z taką pewnego rodzaju huśtawką, która się otwiera na jedną stronę, potem się otwiera na drugą stronę, na jedną stronę, na drugą stronę, ale otwiera się w taki sposób, że selektywnie wywala to jony sodu na zewnątrz komórki, a wprowadza jony potasu do wnętrza. To wszystko wydaje nam się z dzisiejszego punktu widzenia bardzo proste i zrozumiałe i to są w ogóle podstawy dla każdego, kto chce uczyć się o układzie nerwowym, ale jeszcze nie tak dawno, bo jakieś 50 lat temu w ogóle nie wiedziano, że istnieje pompa sodowo-potasowa. Została ona odkryta właśnie w latach 50. w Danii i 40, prawie 50 lat później za jej odkrycie przyznana została w dziedzinie chemii Nagroda Nobla. Tak więc pompa sodowo-potasowa naprawdę zasługuje na naszą uwagę, jest ona niezwykle istotna dla funkcjonowania neuronów i do tego, żeby w ogóle było możliwe przekazywanie między nimi sygnału, czyli tworzenie potencjałów czynnościowych, o których będziemy rozmawiać następnym razem. Do usłyszenia.